Witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj ekipą się zebraliśmy, bo będziemy oglądać dobytek Macieja. Moi drodzy, to znaczy tak, Maciej ma 10 minut na pokazanie swojego dobytku, swojej najlepszej części dobytku, więc pewnie nie wszystko pokaże, no na pewno nie wszystko pokaże, bo pewnie ma dużo tego wszystkiego i pokaże to, co jest najlepsze. W 10 minut musi tam opowiedzieć, ewentualnie zobaczymy po prostu, jeśli nie będzie chciał opowiadać, to zobaczymy, co tam ma i ja sam poopowiadam. Na pewno ma tego dużo, bo wiem, że ten garaż jest pokaźny jego i ma jeszcze penthouse i ma jeszcze inne rzeczy. Wszystko to sobie posprawdzamy. Okej, kieruję się do ciebie, Maciej, do twojego kasyna. Zaczynamy od kasyna. Syna, tak? Dobra, to zaczynamy od kasyna, od penthouse'u. Tam wiem, że miałeś basen. No basen to chyba każdy ma, nie? W tym penthouse'ie, czy... Znaczy to trzeba kupić, bo to jest opcja. Aha. Tam na początku, jak się penthouse kupuje za tam ponad milion, to się ma tylko chyba sypialnię i korytarz, gdzie można wyjść na dach. Aha. Też trzeba by kupić. Dobra, to robimy tak, jak się umawialiśmy, czyli potem mnie gdzieś podwieźć, bo ty masz jeszcze jakąś inną lokację do pokazania. Kurde, tu źle trochę zjechałem. Trudno. Zjechał mi drogę. Okej, wjeżdżam. Ja mam terenowy samochód, to mogę sobie pojechać na przełaj. Zaparkuję go sobie gdzieś tu. Nie wiem, czy mam kasyn, nie wiem, czy mam penthouse w ogóle w kasynie. Ty przed wejściem może. Dobra, przed wejściem się spotkamy, no. Na razie jeszcze nie liczę czasu, więc na spokojnie. Dobra. Limuzyn, a to twoja? Okej, dobra. Ja też w sumie myślałem, żeby kupić ten samochód. 400 tysięcy kosztuje. To niedużo. Jak na standardy GTA. Dzięki za podwózkę. Ma się tutaj to mieszkanie, znaczy tu sypialnię pierwszą, bo są dwie sypialnie z ubieralnią, przebieralnią. Ja się tu, obcy się tu nie mogą chyba przebierać, nie? Tylko ty. Nie wiem, chyba nie. Nie, nie mam ale takiej ja opcji. Okej. Okay. Kurde, ty się wszyscy rozgościli. Nie ma jak przejść. Ja się też napiję. Można się napić? Nie, zamurowane, dobra. Idziemy dalej. Tak, tutaj jest stolik jakiś. Można sobie usiąść, jest telewizor. Mhm. W zasadzie nic więcej tutaj się nie da robić. Nie no, a czekaj, to nie w penthouse się grało na tych maszynach? Znaczy tak, ale to dopiero w dalszej części. A, dobra, sorry. Za dużo kasy. Żeby mieć cały penthouse, to trzeba chyba z 6 milionów wydać. To nie, to wolę samochody pokupować sobie. Tak, tutaj jest sypialnia. Jako sypialnia w ogóle? Po co tutaj kanapa w sypialni jest? Żeby ludzie patrzyli. No, można się położyć. Żeby ludzie patrzyli. No właśnie, ładna fakta. O, ktoś się już położył z tobą. A będzie, widzę, że pierogowa imprezka. Jakiś papier tutaj obok. No właśnie. A to jest, no dobra, nieważne. Też jest telewizor. Chyba, nie wiem, tam był telewizor, tutaj jest telewizor. O, tutaj nawet nie wiedziałem, że cokolwiek jest. Bo jest taka ściana, co się przesuwa. Ty kupiłeś i nie wiesz, co kupiłeś? Ty, tu mam nawet kibelek. I jeszcze ten, mały chwyt na rogę, na papier ze złota. Wow, to też musiałeś dokupić oddzielnie? Nie, chyba. No, wiadomo. Uchwyt ze złota na papier. Elegancko. Dobra, idziemy dalej. Co tu jeszcze masz? Prysznic z wanną w jednym. Fajna wanna. Nie wiem, czy to... O, już jeden w stanie upojenia. A tu nie można usiąść? Nie, zamurowane. Chyba nie. Nie da rady. Dobra. Dobra, i to był pierwszy, to była pierwsza fajna rzecz, bo jak się zadzwoni, można zamówić sobie usługę. Przyjeżdża wtedy limuzyna, do której się wsiada i jedzie tam, gdzie masz zaznaczone na mapie. Takie jakby taksy, ale za darmo. Aha. Tutaj można zamówić szampana i tutaj też można za 20 tysięcy kupić imprezę. Czemu oni tu we dwójkę leżą? Zglitowali to. Ja nie, czy to jest druga, po prostu dwie. O, tutaj też jest toaleta. Taka sama.
Nie, to jest... Aha, jest dobra tutaj, no. Jest prysznic, ale no tak, taki sam, taki no, sam. Tylko, że bez wanny. Wersja pakiet mini. Jakby to wyglądało, ale tu jest ograniczona ilość miejsc. Podejrzewam, że tak z, nie wiem, z sześć miejsc może być. Co tam jeszcze dalej masz? Dobra, teraz przechodzimy sobie do tej części, która jak się nie dokupi nic do penthouse'u, jest zablokowana. Tutaj są takie drzwi. Mhm. I tutaj mamy kolejny korytarz, z którego możemy przejść do różnych pokoi. Tu to jest taki, nie wiem... Nie byliśmy tu na początku? Nie, nie byliśmy nie. Tu. Kurde, jakie tu labirynty jest tego. Mnie nic tutaj więcej się nie da robić, oprócz siedzieć i może, nie wiem, robić jakieś klimatyczne scenki czy coś. Mhm. W tym biurze myślałem, że będzie można stąd brać samochody i paczki, ale okazało się, że nie. I tutaj jest zwykły komputer, w którym jest internet i w tym internecie można robić to samo, co w telefonie, więc nie opłacało się na to wydawać 200 tysięcy. Nie no, 200 tysięcy to nie jest aż tak dużo. No, no ale faktycznie, no bez sensu. Jest chyba jedno takie, się chyba zamawia te paczki i te wszystkie rzeczy z jednego pojazdu, nie? Z mobilnego centrum? Nie, jak to się nazywało? Nie, to jest z Terabajta właśnie się zamawiało jeszcze to wszystkie. Można sobie dokupić za 1 700 000 w salonie gier jakieś stanowisko, gdzie tam też można sobie wszystko załatwić. Ono kosztowało też z kilkaset tysięcy. Yes. I w sumie też więcej oprócz oglądania telewizji nie da się robić, a tak naprawdę telewizor jest tutaj chyba w każdym pokoju, pomyślałem. Ty jaką tu masz ścianę wodną? To chyba jest domyślnie, nie? Tutaj w tych lokacjach. Bo tutaj właśnie jest faktycznie. Spa. To spa kosztuje 900 tysięcy. Tutaj zobacz, jest fryzjer i u niego można zmieniać fryzury za darmo. I tutaj każdy ma. Co ty? Ja jako posiadacz, tak, za darmo można. Czekaj, to ja sobie zmienię. Chyba twoja limuzyna poszła z dymem. Trudno się mówić. Ja też mogę zmienić za darmo. Ale no zajebiście. Tak, wszyscy mogą za darmo zmienić. Ekstra! No, sterowiec. Fajnie. Nie wiem, czy było warte 900 tysięcy, ale fajny. O kurde. Nie no, opcja z jacuzzi jest świetna, że można sobie właśnie... A tutaj nie można usiąść. Coś tam jeszcze dalej jest? Aha, są te gry, nie? Tak. Kosztują. Czekaj, poczekamy może na kogoś. I co, znowu zagramy? No. To już poza limitem czasu. Ej, ktoś chce z nami zagrać tutaj na tej grze? Chodźcie na chwilę. Kto pierwszy, ten lepszy. Rażak, chętnie. Tam gracie. Dobra, zawołałem chłopaków. Zobaczymy, tylko żeby mi nie zajęli ten... O Maciek, ty nie zagrasz! Do swojego pomieszczenia. Aha. W tej grze chodzi o to, żeby przejąć swoje takie... Gdzie ja jestem? Aha, dobra, jestem żółty. Trzeba przejąć tutaj terytoria i no oczywiście rozprawić się z innymi. Tak, tutaj też pokazuje, które masz terytorium, jak no. Zrobisz kwadracik dookoła jakiegoś budynku. Tak. Tu masz chyba gwiazdkę, zieloni mają pieniądze i tak dalej. O, jest wyrzutnia rakiet. Cyk. Czym się tu strzela na padzie? Aha, dobra, mam. Jaka gra. Jest takie pierwsze GTA chyba. No. Zabiłem go, pyk. Wjechać na parking, albo jak się podchodzi do kasyna, to jest parkingowy i wtedy się wciska E i on je odparkowuje do garażu. W sensie on odjeżdża, tak, tym autem? Tak, na parking. Także dobra. Tutaj będziesz przy wyjściu, to weź parking. O, za późno. Podejdę do ciebie. Kurde, co tu za... Strefa Gazy się zrobiła. A, dobra, uuu. Dobra, driver San Francisco. Kosztuje chyba 600 tysięcy czy coś takiego. Ta fura? No, to ona nie jest droga. Fajnie. Z 600 czy 900. Dobra, pokaż ten garaż. Znaczy no, parking. To jest parking. I tutaj można jeden swój samochód zaparkować. Aha. To wygląda tak, że tutaj są puste miejsca, ale ich nie da się zapełnić. Są samochody tutaj. Jakby innych klientów. No po prostu parking. Ale jest właśnie ciekawostka z tym samochodem, bo nie wiem, czy grałeś napady na kasyno. Ale no coś tam grałem. Pojawia się postać takiego rapera. Mm-hmm. I właśnie to jest samochód tego rapera. Podczas napadu na kasyno tym samochodem można przy
uciekać, jak się weźmie jakąś opcję, żeby właśnie z tym raperem uciekać, to można tym samochodem uciekać i wtedy odblokowuje się zniżka na ten samochód. Co ty opowiadasz? A ile on kosztuje normalnie? 2 miliony 700. Po zniżce kosztuje 2 miliony. Czekaj, gdzie on jest? W legendarnym miliony, no widzę, widzę. Tylko... Nie wiem, który to jest. A, już widzę go. Furia, no. Faktycznie, 700 tysięcy więcej trzeba dopłacić. To jest garaż teraz, bo to wygląda tak samo jak parking. No właśnie, podobnie jak parking, tylko że na parkingu, zobacz, że jak jest jedno miejsce parkingowe tutaj, to na parkingu były trzy miejsca parkingowe. No tak, tak. I tutaj zamiast samochody stać tak, wiesz, równo to są tak... Mhm, wyeksponowane po prostu. BMW. Jedziemy już? A, bo my tu nie będziemy docelowo, tak? A, dobra, to jedziemy na następną lokację, bo to był tylko taki garaż, taki o przystanek. A, to tutaj. Tak. Tutaj tym samochodem nie chcę wjeżdżać akurat, żeby potem go nie przestawiać, ale... Także to jest pierwsze piętro. Poczekaj, czekaj, muszę się rozejrzeć. Piętro. Kurde, jakie fury. Ja muszę z jakimś cheaterem pogadać. No, tym to... Musimy zrobić takie rajdy kiedyś. Takie no ja właśnie zrobiłem parę trasek tutaj właśnie, że można rozegrać jak wyścig. I na przykład dwójkami jechać. No, właśnie jest taki tryb rajdowy, że jeden nie widzi trasy kierowca, a drugi jest jakby pilotem. Wiem. Ale to słabo się to gra, to trzeba na Discordzie bardziej chyba. No właśnie, mamy Discorda od tego. No. No, bo tam zawsze jakieś opóźnienia były. Ciężko było wyczuć to dla kierowcy. Dobra. Mamy Audi Quattro. Jak fajnie zrobiłeś a to masz dwa takie same? Nie, takie samo malowanie, ale dwa różne samochody. To jest ten Subaru 22B, a tam to jest Subaru WRX STI. No, 22B jest kozak. DLC. A to jest? To jest Ford Escort. Nie wiem, jak on się nazywa, teraz sprawdzę. Myślałem, że 2000 GT, bo tak z tyłu wygląda. Jakiś wapit. Nie wiem, nie umiem tego przeczytać. Jakiś wapit, no. I to jest dopiero pierwsze piętro. No. To się dopiero zaczyna przygoda. Ale fajnie, bo podzieliłeś sobie tak chyba tematycznie, że tutaj są rajdówki. Rajdówki. Wyżej są, no to zaraz się zobaczy. No to właśnie pokaż, no. Musisz gdzieś tutaj trochę chyba... Trochę mało tych rajdówek mam, jakoś nie jestem z tego dumny, że tak mało tego jest. Co? No wszystkimi na raz chyba nie będziesz jeździł. No nie, ale fajnie, żeby sobie stały. Dobra, następne piętro. W ogóle też tutaj jest taka ciekawostka, że są cztery piętra garaży, ale ale trzy tylko można jakby... W trzech można tylko swoje samochody umieścić, a w tym pierwszym są samochody, te, którymi się dobra z klubu nocnego transportuje. Mhm. Tu masz egzotyki chyba, ale jest Honda też. Nie, to są bardziej takie nowoczesne samochody. A, że nowoczesne, okej. Okay. Tak, chciałem je też jakoś kolorystycznie w miarę... Ekstra. Kolorystycznie. Aha, że tam dwa białe. Ej, ta fu... Co to jest? To jest niby Aston Martin, a z tyłu... Nie, to jest bardziej Spyker C8. Aha, aha. Holenderski. Też go kojarzę, to kojarzę ten model. Nie pamiętam, jak się właśnie nazywa, nie przypomniałeś. O, muszę tego Dominatora kupić. Ja go teraz kupuję, on jest genialny. Jest zniżka na niego jakaś, czy coś takiego? Chyba nie, nie ma, on nie? W Legendary? On jest? Nie, on jest chyba właśnie w tym bieda sklepie. Dobra, bieda sklep. 600 tysięcy. Miałem więcej samochodów, ale posprzedawałem, bo... Czekaj, sorki, ja go muszę kupić, bo zapomnę. 725 tysięcy. W pomarańczowy, dziękuję. Tam było jeszcze tutaj. Ferrari, było jeszcze Porsche 918, ale posprzedawałem. Dobra. GTX, to jest fajna fura, ona w ogóle super brzmi. Ten tył jest ekstra. Ten mi się strasznie podoba, Mercedes GTR. Zrobiłem AMG GTR-a. Mhm. Żeby ten kolor odblokować, musiałem 10 razy jeździć wyścig i robić te starty turbo. To mi zajęło, nie wiem, dużo strasznie. To nie miałeś go odblokowanego, tego koloru?
Nie, bo go trzeba odblokowywać. Aha, jest jeden podobny normalnie, ale ten właśnie się różni trochę tutaj odcieniem pod słońcem i... No fajny jest ten kolor, pasuje do tego samochodu. Wygląda jak oryginał z rzeczywistości. No fajny ten Merc jest. To jest wersja bardziej GTR czy GTS? Chyba GTS, GTR. Nie? GTR? GTS chyba nie ma takiego spoilera z tyłu w ogóle. Nie wiem, ale GTR nie ma... Znaczy właśnie ten kolor jest tylko dla GTR. W ogóle z tymi AMG GTR-ami, znaczy GT, jest taka śmieszna rzecz, że jest AMG GT, GTS, GTC i GTR. Całe życie kiedyś myślałem, że AMG GTC to jest kabriolet, bo zawsze jak widziałem AMG GTC, to właśnie to był wersja kabriolet. Okazało się... GTC? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Okazało się, że wersja AMG GTC to jest coś pomiędzy AMG GTS a AMG GTR. Aha. Czyli to jest coś więcej niż AMG GTR, znaczy AMG GTR, ale coś mniej niż GTR. No. A teraz w tym roku chyba wyszła jeszcze GTR Pro wersja i jeszcze wyjdzie GTR Black Series. Nice. Także jeszcze dwie wersje tego samochodu wyjdą. Chyba Rob Green miał GTS-a, nie? GTS-a miał. Nie wiem. Nie kojarzysz Roba Greena? Nie wiem, kto to jest. To nieważne. Dawaj na stronę piętro. Dobra, co my tu mamy? I tutaj tu mamy masz lata 90. i 80. No, jeszcze jeden samochód przestawię, bo źle się ustawi. Kolorystycznie nie tak jak wcześniej. Czyli lata 90. i 80. Widzę, że Diablo, jest Porsche RWB. Jest F1, ale zobacz, tutaj F1 w GTA ma kierownicę po lewej stronie zamiast po środku. Szkoda, to jest tak charakterystyczne, no. Ale ogólnie, nie patrząc na to, że kierownica jest po której stronie, a nie po środku, to bardzo podobnie wygląda. Jeden do jednego praktycznie. Tak, tylko że właśnie zamiast po środku to go przesunę trochę na... No wiadomo, że tam są różnice w jakichś tam drobnych elementów, ale kształt jest no praktycznie taki sam. Nie mają licencji, tak? Tak samo jak Supra, tutaj tylko ten tył chyba się różni. Chociaż też bardzo podobny. Taka Supra po, nie wiem, po jakichś narkotykach. Tak GTA wygląda. No. Ten tył wygląda jakby ktoś go ścisnął tak trochę do środka bardziej. I lampy, nie wiem. Mhm. W ogóle w oryginalnej są tutaj cztery jakby kółka w lampie, a tutaj są trzy. No i lampy są też, jedna jest, są większe po prostu. No. I te wydechy tak na bok brzydko wygląda. Nie podoba mi się ta Supra w GTA. I tu mamy F40, które jest już totalnym kozakiem, nie, jeśli chodzi o odwzorowanie. Chociaż z tyłu ma, tyłu od Testarossy. Właśnie, to mi się strasznie nie podoba. W F40 mamy takie wielkie, cztery okrągłe lampy, nie, które są fajne. Szkoda, że tutaj jest tak. Mogliby z Diablo wziąć na przykład tego tutaj, te lampy do F40, a wtedy byłaby chyba zbyt podobna, właśnie, nie? Jedna rzecz mnie zastanawia, bo na przykład w McLarenie i przód wygląda jak McLaren i tył wygląda jak McLaren. O, tak nie. Tutaj w McLarenie trochę inaczej jest. Ty zmieniałeś zderzak w ogóle w tym McLarenie? Tak, bo ja go robiłem pod wersję GT1, także on ma praktycznie tak zderzak jak GT1. Normalnie ma też bardziej podobny do zwykłego cywilnego F1. A ile on kosztuje? Ja go kupiłem chyba na przecenie za 900 tysięcy, zaraz sprawdzę ile on kosztuje. O, to ja też poczekam. Nie, ja sprawdzę, spokojnie. Ja też sobie poczekam na niego, na przecenę. Muszę sobie moją kolekcję odbudować. On kosztuje 2 miliony 600. No znaczy, to nie. 2 miliony 300. To nie, to nie. Tu mamy chyba BMW z Jamesa Bonda? Nie, albo Lotus Esprit. Tak, to jest Lotus. Lotus Esprit. No. Właśnie nie dawałem go w biały kolor, bo jakoś nie wiem. Ten bardziej mi się podoba z takimi kołami. Chciałem na złoto koła dać, ale nie miałem odblokowania. No kojarzą mi się to właśnie felgi z takimi starymi Lamborghini. I fajne, ja lubię strasznie takie jasne wnętrza. Akurat kolor mi nie pasuje, ale wnętrze jest fajne. Ja zależy bym do taki... Bo ja nie lubię samochodów, które też
mają jasny kolor, na przykład biały mają beżową tapicerkę. W ogóle nie lubię białych samochodów za bardzo. Jak coś, to już jakiś srebrny. Kiedyś w ogóle te samochody były takie bardziej kolorowe. Teraz jak spojrzysz na parking tak w rzeczywistym świecie, to tak więcej tych samochodów jest takich szaro-biało-srebrnych niż takich kolorowych. Jedyny kolorowy to czerwona Mazda CX-5. No dobra, dawaj, następne piętro. Czyli tutaj mamy lata 90. I 80. Jest jeszcze BMW M3. Tak. I Mustang. Ten Mustang to jest jeszcze starszy, bo to chyba lata 60. Też no. Śmieszna rzecz tutaj jest jedna, że można wchodzić na samochody w tym parkingu. A na innych nie można? Właśnie, musi być z takim niższym przodem, na jeszcze na F40 się da wejść. I nawet nie trzeba wbiegać na F40, tylko po prostu się wchodzi. No, on jest niski strasznie. Taki samochód Rampa 2.0. I jeszcze fajne auto. Na McLarena się da wejść. Spoko to wygląda. McLaren jest świetny. Szkoda, że taki drogi. On dobrze się prowadził? Bo już nie pamiętam, jak on tam jeździł. To zaraz można pojeździć. Dobra, dawaj następne piętro. Właśnie, to już będzie ostatnie piętro. Okej. Znaczy, w sumie mogę jeszcze pokazać ciekawostkę poza tym piętrem, bo jakby dodaję, jest dodatkowe jedno miejsce bez garaży. Co to jest? To jest zupełnie inaczej. Już nie pamiętam, jak to wyglądało. Dobra. To są pojazdy, które mi się przewozi dobra, bo tutaj dobra jakby no rzeczy, które kolekcjonuję. Wiem, pamiętam, pamiętam. I ty mi się przewozi samochodami właśnie. Tak, tak, tak. Ja mam tylko tego jednego. Ten samochód tutaj początkowo nie jest spoko, ty go nie tuningowałeś, ale on ma jeszcze działko możliwe do zainstalowania. Nie, właśnie tuningowałem, ale nie chciałem go robić tak jak pozostałe. Aha. Bo on normalnie nie ma takiego paska, nie ma takiego pół, nie ma takiego koloru, czarnych tablic i tak dalej. Na tuning jednego z tych busów, ciężarówek, wydałem też z 3 miliony chyba na jeden. Masakra. Więc razem z 6, tyle co penthouse. Masakra. A jeżdżę nimi praktycznie nigdy, może nie wiem. Z 5 razy pojechałem i to tylko tym średnim. Nieźle. Tego dużego mnie nie opłacało mi się w ogóle kupować. Czyli ten średni najczęściej używasz? No i to tylko jak sprzedaję dobra. No, a czemu tego dużego nie używasz? Nim się ciężko jeździ, czy jak? Nie, bo to zależy, ile masz zgromadzonych tych dóbr. Jak masz mało, to jedziesz tym pierwszym samochodem. Jak masz taką średnią ilość, to jedziesz tym samochodem, a jak masz dużą ilość, to tym. I też jest ciekawa sprawa, że jak masz się dużą ilość, znaczy średnią ilość, i nie ma się tego pośrodku samochodu, to wtedy średnią ilość przewozi się tym dużym samochodem. Czyli ten pośrodku jest niepotrzebny. No, w sumie tak. Spoko. To i dawaj zobaczymy się jeszcze tego GP1. Tak, to o właśnie przy GP1 mogę ci jeszcze pokazać jedną ciekawą rzecz. Okej. Wjeżdża się no tym samym wjazdem co do wszystkich innych garaży. Tylko bierze się wjedź do swojego klubu nocnego, a nie do piętra garażu. I właśnie to jest dodatkowe miejsce, gdzie nie tylko się wjeżdża, bo parking na przykład w kasynie działa tak, że jak wjedziesz, to nie możesz tam na przykład do tego parkingu kupić samochodu, tylko tam możesz jednorazowo wjechać. A tutaj możesz kupić na to miejsce jedno parkingowe samochód. I możesz go całe życie tutaj trzymać w tym jednym miejscu. Spoko, to jest właściwie, jak się kupuje klub, to jest takie darmowe miejsce chyba, nie? Jak nie chcesz kupować żadnego garażu, no pamiętam. Czyli głównie dobytek twój taki, najbardziej dumny jesteś z tego penthouse'u nowego w tym, tak? W kasynie. Jeszcze ostatnio kupiłem sobie biuro nowe, z nowym wystrojem zimowym. Wiesz co, na twoim miejscu to ja bym zaczął od tego klubu. Jest zajebisty. Nieźle, mi się podoba, jak to wyglądają te światełka. Z tego, no i ten stół, kurde. No i moi drodzy, tak wygląda sobie dobytek Macieja, oczywiście nie cały. Myślę, że nawet więcej jak 10 minut nam to zajęło prowadzenie po tym, a to i tak nie wszystko, nie? GTA naprawdę można dużo rzeczy sobie pokupować i mieć. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zostawcie tam łapki, klikajcie, wiecie co trzeba klikać, nie? Czy nie wiecie? Trzymajcie się, na razie, hejka.